Ten podły glut spysiński. Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w moim najnowszym tutaj vlogu. Słuchajcie, ostatnimi czasy, yes. Ja nie będę ukrywać, jestem tutaj mniej aktywna, ale to już pewnie niektórzy z was wiedzą. Ale miałem mniej pieprzy głupot, to dobrze. Jakoś mniej tych Simsów jest, a powinnam je nagrywać, ale wiecie co, ja wam powiem tak. Wychodzić na dobra najka. W życiu dużo się dzieje, to pewnie też po poprzednich vlogach zauważyliście. I ja wam powiem, mam taki, bym powiedziała, gorszy czas. I tutaj właśnie taka jedna rzecz, odkąd... Mam nadzieję, że ta nowenna pompa jest dalej odmawiana. Ona z tego co słyszałem pomaga. Ja odmawiam na każdy czas. To nabożeństwo 30-dniowe do świętego Józefa to non-stop jakaś, nazwijmy to postawa w mojej... Postawa, ja nawet nie wiem, taka jakby... Rzecz w moim życiu się sypie, taka jakby kategoria mojego życia dana się sypie. Czy to właśnie zdrowie, czy to właśnie jakieś... Czy moglibyśmy w tym momencie docenić, że Bektar dzisiaj nie odwala? Raz odwaliła. To byłeś akurat chyba w łazience. Sytuacje związkowe, czy to jakieś znajomości, czy to właśnie jakieś relacje jakiekolwiek, czy to właśnie praca i tak dalej. Ja wam powiem, wszystko po kolei idzie na dół. Natomiast tutaj właśnie chcę wam powiedzieć o czymś, co ostatnio się odważyłam. Mianowicie, znaczy odważyłam, dziwnie to brzmi. Chodzi o to, że ostatni raz na badaniach z krwi byłam w 2000... Z krwi i kości. W 2021 roku. Pamiętam, nie, przepraszam, w 2021, a później miałam takie skierowanie właśnie na badania od chciałam powiedzieć księdza, ludzie, bo przed chwilą nagrywałam filmik właśnie taki o wierze, Dej o wolniej, także mam nadzieję, proszę. Że też wam się spodoba, ale wracając. I ej, szybko gada w ogóle w tym filmie. Chodzi o to, że właśnie miałam wtedy skierowanie od lekarza. Dobrze, dobrze, 10 minut szybko przeleci. Lekarza właśnie w marcu, ale to nie były badania takie, które chciałam, dlatego że nie powiedziałam lekarzowi wszystkiego, co chciałam, a teraz właśnie miałam takie badanie, bym powiedziała w sumie 12 różnych właśnie pomiarów, takich markerów i tak dalej. I no. Powiem wam, że sprawdziłam swój organizm nawet pod kwestią właśnie nowotworu, bo u mnie w rodzinie z dwóch stron właśnie, głupio to zabrzmi, ale popularne są nowotwory i ze strony mamy, i ze strony taty, i to nie jest za bardzo fajne. Ja jestem w tej takiej... Trzeba się badać. ...grupie wysokiego ryzyka, także to jest fajne i trzeba się tak jakby badać, bo później, żeby nie było takiej niespodzianki, jak to właśnie moje... Ona wali kogoś, że tak nawala? Nawet moja mama mówi, że ona przesadza, a też jest bardzo wierząca. Siema Mati, siema Patryk, pozdrów mamy. Kto tam w tyle się przemyka? Szatan. Wujkowie czy to dziadkowie mieli i tak dalej. To mój wysłannik tam, na prześpiegi poszedł. Że nagle już mają zaawansowany nowotwór i nie da się tego... Jak można działać profilaktycznie? Przecież to Bóg zdecyduje, czy powinna żyć, czy chce ją wziąć do siebie. To prawda, powinna nie iść do lekarza, tylko do kościoła. Tu masz 100% racji. Zgadzam się, podpisuję rękoma i nogiwa. Uratować człowieka i tak dalej. Później jest taki szok dla wielu, ale... Zasłoniała uszy jak przychodziła, nie mogła tego znieść już. Właśnie dążę do nawet tego, że powiem wam szczerze, że zrobiłam sobie badania i tak jak mi się wydawało, powiem wam, sprawdziło się... Szatan opętał moją starą, co ona robi z moją fujarą? To już ty nam musisz odpowiedzieć na to pytanie. To moje wydawanie, mianowicie okazało się, że kolejny raz mam anemię. Ja wam powiem, sprawdziłam sobie nawet książeczkę Zdrowia Dziecka, jest coś takiego, starsze pokolenie to ma, ja to mam, ja jestem 9-9 i ja takie coś mam. I ja wam powiem w tej książeczce Zdrowia Dziecka... 9-9? 24 lata, nie? Tak. ...dziecka było ciągle napisane, że non-stop miałam niedobór masy ciała, jak i również właśnie anemię, non-stop nawracającą. I ja wam powiem, przy mnie właśnie też sprawdziła się taka inna rzecz, którą tak podejrzewałam. Mianowicie, jak miałam anemię, to znoszę starsze, bardzo... Jak mam i miałam... Starsze pokolenie, 24 lata, no o Jezu, w moich czasach. ...anemię, to bardzo ciężko znoszę właśnie... Odwrócić 9-9 do góry nogami będzie 6-6, a to już krok od 6-6-6, to prawda. Miesiączki, no to taki... To skoro starsze pokolenie to jest 9-9... To ja jestem w ogóle, ku końcowi już. Coś w tym jest, że ich rodzinę Bóg chce szybciej. No po prostu wszystkie aniołki, Piotr, Eś, Bóg chce mieć jak najszybciej przy sobie. To chyba dlatego, wiesz? Mini ten, ale chodzi o to, że tutaj też takie ostrzeżenie dla innych kobiet, że jak na przykład anemii nie miałam i miałam wysoki właśnie w swoim ciele pomiar, nazwijmy to żelaza, to miesiączki świetnie znosiłam. W sensie zła, tak, że diabli nie biorą, dlatego ja będę żył do... Ja was zapewniam. Ja będę miał 86... 84 lata. Troszkę pożyję. Czułam, że mam miesiączki i tak dalej, ale wiecie co, i tutaj chodzi taki apel do dziewczyn. Ej... Spitalarz, jestem 7-8. O, to ty już w ogóle. Matia, masz ulubiony warzywniak? To już wyznacznik starości. Nie, nie mam. To znaczy miałem, jak mieszkałem na poprzednim mieszkaniu, a dlatego, że był po prostu blisko mnie, a teraz nie mam. Nie ziewaj do kamery. Po co mi zrobić, człowieku? Żelazny krzyż się pomógł? Sprawdźcie sobie, czy podczas wysokich miesiączek... Rocznik 8-2, to już do grona mam się kłaść? Chyba tak. Jestem z pięknego rocznika 9-0, ja 9-5.
Będziesz robić live jak będziesz stary? Tak. Tylko ja już wam powiedziałem, że te live będą zupełnie inaczej wyglądały. Jak będę miał 50 lat, to będę robił live. A co? A no, to tak. To co? No te pierwsze. Zobaczę o której ten. O której ewentualnie. Czym są wysokie miesiączki? Przeciwieństwem tych niskich, wiesz? Jak często myślę o Imperium Rzymskim? Nie Imperium, tylko Cesarstwie. Nie ma czegoś takiego jak Imperium. To jest źle tłumaczone. To jest Rome Empire, ale to jest Cesarstwo Rzymskie. Nie wiem. Kiedyś częściej, teraz nie mam czasu. Raz na 2 tygodnie. Kiedyś raz na tydzień. Obejrzyj sobie Gladiatora, co zrozumiesz wszystko, człowieku. Że... Veni, vidi, vici. Czyli wysoki miesiąc, co ja tu mówię? Że podczas właśnie bolesnych miesiączek, czy macie wysoki właśnie dobór żelaza... O, widzicie? Jednak nie wysoki, tylko bolesny. ...we krwi. Tak, żeby później nie było tak, że okazuje się, że wy macie bolesne miesiączki, dlatego że macie za mało krwi, czerwonych... po prostu dodatkowo też. Dlaczego ty pytają w ogóle? Nie mam pojęcia. Później ubolewa i tak dalej, i że wy się przez to źle czujecie. Także sprawdźcie to w ogóle i pójdźcie sobie na badanie, bo wiecie co, ja też wychodzę z założenia, że to są tematy, o których powinno Emporia się... Emporia Armani. ...mówić i tak dalej. No tak już. Samo ja wam powiem, kiedyś może wam dokładnie coś powiem na takim... Bo uważam... Uważam się, kurwo, jedna pytam. Czy Republika Rzymska nie była imperium? Kurwo, pyta, kurwo, mnie do mnie mówisz? Republika Smakoszy, tyle ci odpowiem. Spierdalaj, nie mów tak do mnie. Nie będziesz mówił kurwo jedna do mnie. Chuju jeden stary. Że tego też nie powinien być... Nieładnie tak... bardzo, Edha. Tak, nie wyzywamy się. Nie, bardzo nieładnie się zachowałaś w tym momencie. Jak kiedyś... Bo to i symulacje tak naprawdę nie istniejemy. Dokładnie. Miałam bardzo wielkie... Republika to nie imperium, cieciu. O, masz. Paulu Bocie wyjaśnił. Jakie problemy z wypróżnianiem się i tak dalej. I moi drodzy, to się wydaje bardzo takie, temat taki bardzo tabu, a ja uważam, że o tym powinno się mówić, dlatego że mamy dostęp do internetu, jest wiele ludzi, którzy mierzą się z tym problemem, a każdy uważa to za wstydliwe, a jednak jak się zagłębi w ten temat, to okazuje się, że bardzo dużo ludzi to miało. Ja wam powiem, jak ja tak na głos powiedziałam, że miałam... Ej, dobra, bo ja nie chcę słuchać o jej, że zrobiła badania, tylko że moda na ciążę miała być. Dalej, to jest fajne. To nie jest czasem taka rzecz intymna między mną, dzieckiem, mężem, a na przykład lekarzem, bo wiadomo, że niektórzy męże chcą. Ludzie, mam wrażenie, że gdyby mogli, to by pokazywali w mediach wszystko. Jak dalej miała dziecko, to ja rozumiem na przykład pokazać z tyłu jego... Co nie masz z tym wypróżnianiem? Nie wiem, najpierw Boxdel, teraz Nike'a. Kto jeszcze? Główkę, czyli od tyłu, a nie tak, że na przykład od przodu będę pokazywać twarz, żeby robić z tego biznes. Bo wiadomo, że takie narodziny i tak dziecka... A, to spoko. To mówię, to ostatnio mówiłem o tym, jeśli chodzi o ten złoty środek, że jeśli już faktycznie chcesz pokazywać swoje dziecko w internecie, albo jeśli już chcesz chwalić się tym, że faktycznie posiadasz dziecko, no to nie trzeba pokazywać twarzy. Takie jest moje zdanie. To są radosne, jeszcze szczególnie jak influencer nas ulubiony to robi, ale ja uważam jedno, że to jest traktowanie dziecka jako produkt, co mnie bardzo, ale to bardzo smuci. Ja wam powiem, mnie jest smutne, jak ja to widzę, bo załóżmy, gdyby moja mama była znana albo mój tata i oni już od dziecka małego, bez żadnego wyboru, bez zapytania się mnie o zdanie, jak na przykład wieku, bo niektórzy są tacy, właśnie, bo tutaj dojrzę do tego, że inni influencerzy są tacy, że oni czekają, aż ich dziecko będzie starsze i dopiero później to dziecko na przykład mówi, dobra, ja też chcę wejść do media, albo nie, nie chcę, bo na przykład widzę, co ciebie z tym spotkało, wiecie, jakieś hejdy i tak dalej. Ale chodzi o to, że teraz jakby z dziecka robi się taki produkt, na którym zarabia się pieniądze i ja wam powiem... Pierwszą kubkę można pokazać? Zaraz się zżygam. Ja chyba jestem za głupi, jestem, nic nie rozumiem, co napierdoli. Wiesz co, pół filmu mówiła o tym, że poszła na badania, a bo tak, moda na ciążę i myślałem, że od początku będzie mówiła o ciąży, że o tej modzie. A dopiero teraz mówi o tym, że żeby o tej modzie. Także sklikbaitowała mnie. Ja jestem w szoku, że ludzie tego nie widzą. Oczywiście są jednostki takie poszczególne, ktoś pod imieniem Nike. No nie, mówi sensownie całkiem po raz kolejny. Nie wiem, co się dzieje z Nike'ą. Szatan ją opętał. To widzą, bo widziałam na przykład niektóre komentarze, ale te takie najbardziej znane influencerki, kiedy urodzą dziecko, o wow, ja ci gratuluję i tak dalej, śliczna dziewczynka, chłopczyk i tak dalej. Marta, dobra. Chodzi o to, że mnie to szokuje, że teraz ci ludzie nawet tego nie widzą, że nawet z dziecka robi się produkt. Jeśli ktoś jest sławny, to nawet z dziecka robi maszynkę do zarabiania pieniędzy. O, bo to ma duże wsiadleń i pewnie wiecie, o co mi chodzi. Załóżmy, jak ktoś kogoś innego z czymś szokuje, załóżmy, kupi sobie samochód, nie wiem, za 2 miliony. Jeśli pokaże to w mediach, to wiadomo, że to będzie miało duże wsiadleń. Jeśli ktoś na przykład weźmie ślub, to wiadomo, to też będzie miało duże wsiadleń. Jeśli ktoś weźmie rozwód, to też. Weźmie? I narodziny dziecka, które kiedyś było coś takiego, aż na przykład załóżmy,
tutaj jakaś kobieta urodziła dziecko i kiedyś było coś takiego, że ona trzymała zwykle to dziecko tak, żeby nie było widać jego twarzy i tak dalej. A teraz widzę, że niektórzy tak nie robią i niektórzy robią z tego show, bo mają z tego dobre pieniądze i później reklamy, współpracy i tak dalej, jakieś prezenty i tak, ja wam powiem, mnie to przeraża, dlatego że ja mam takie serce otwarte na to dziecko i jeszcze patrzę na to, jak... A co ona by powiedziała o Hej Katulenka? Nie wiem. Wiesz co, nie mam pojęcia z Hej Katulenka, natomiast Hej Katulenka już chyba robi dobry biznes, bo ona sprzeda jakieś tam swoje plecaki? Kiedyś zdjęcia gołych dzieci robili. Na szczęście tych zdjęć nie publikowali na Facebooka, tylko są w albumach gdzieś tam. Aczkolwiek wiem, że zdarzają się dalej rodzice, którzy i takie zdjęcia wstawiają na Facebooka, co jest w obecnym świecie i w obecnym świecie internetu i w obecnym świecie z wyroli w internecie jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Mógł już naprawić, bo wiedział, że wcześniej nawalił. A, no chyba, że tak. Dziecko jest traktowane, że to dziecko już jest stawiane przed kamerą i to jest takie w stylu, o, chodź, pokażemy naszą, załóżmy, Karolinkę, bo Karolinka zrobi nam dużo wyświetleń. Powiem wam, mnie to smuci bardzo, naprawdę, bo ja tak czułam się to dziecko, co ono później przyszło się będzie czuło, że od małego jest maszynką do zarabiania pieniędzy. Ja bym się czuła... Majka reluje, moi drodzy. Była taka bardzo... Nefretete, siema. Czuję taka poniżona, że jestem rzeczą, na której sobie zarabia pieniądze. Ja po ostatnim naświetlaniu problemu sharentingu pozmieniałem mojej mamie i wtedy mojej siostry ustawienie na fejsie, żeby żaden z wyrol dostępu do zdjęć mojego siostrzeńca nie miał. No, powiem ci, że to jest no to jest w cholerę niebezpieczne, ale ludzie jakby się, ludzie albo mają to w dupie, albo mimo wszystko ignorują to, albo nie mają świadomości, że to, jak to może być niebezpieczne w skutkach. Może niektórzy ludzie się właśnie... Majka mówiła nowennę i lekko znormalniała, też możliwe. Ze mną zgodzą, ja bym się czuła na przykład właśnie jak taka rzecz, na który zarabia się hajs. Nie by było przykro. Inna kwestia, moi drodzy, jeszcze jest... Czy to jest na pewno Nike? Na tym też się zastanawiam. Mianowicie jest bardzo dużo influencerek, które teraz nie pokazywały dobrego stylu bycia. Kiedyś na przykład robiły z siebie właśnie takie, nazwijmy właśnie kobiety lekkich obyczajów. Na przykład wiecie, ta taka znana seksmasterka, która nazywa się Lil Masti. Ja wam powiem... Nike ciśnie po masterce. Tak jeszcze nie graj, nie? Mnie to zaczęło pod tym względem przerażać. A te rodzice wychowują swoje dzieci, a nie na jakaś ktoś inny. No tak, doktor Frozen, ale wiesz, tak samo jak my komentujemy, powiedzmy, tą Anielę Bogusz, tak samo jak ja komentuję na przykład na swoich filmach, czy teraz wspólnie na streamach, no to ona też ma prawo do głosu, nie? Kurwa, ja bronię Nike, nie? Co się dzieje? Że na przykład ludzie uważają ją za idealną mamę i tak dalej, dlatego że, nie wiem, kupi jakieś ciuszki tego dziecku i tak dalej, że się dobrze przytula na filmiku albo na zdjęciu tą córkę, ale jakby chodzi o to, że ludzie nie patrzą na całokształt danej osoby, że jakby później to dziecko może mieć szok, gdyby na przykład po wielu latach zobaczyło w mediach swoją... Jestem w zarkach, czy na jaka seria ma rację? Seria ma rację, ja nie wiem, co się dzieje, nie, aż mi głupio. Taką, a taką mamę i tak dalej. Ja wam powiem, teraz wartości takie jak moje są bardzo piętnowane i jakby poniżane, dlatego że to jest starosiewskie, ale ktoś, gdy kiedyś na przykład siebie, jakokolwiek influencerka robiła siebie pannę lekkich obyczajów, pokazywała w mediach za dużo i tak dalej, to jest uważana za ideał mamy. I ja wam powiem, ja zawsze uważałam, że ideał mamy dopiero wtedy można stwierdzić, kiedy to dziecko już będzie dorosłe, że dopiero wtedy można stwierdzić, czy ktoś był dobrą mamą. Nie, tak, z tym się nie zgadzam. To już na wczesnym etapie można stwierdzić, na wczesnym etapie już można zobaczyć, czy ktoś faktycznie przykłada do bycia do fajnym rodzicem, czy ma wysrane. To akurat. Czy, z tym się akurat nie zgadzam. Czy złym tatą? Ale nie zgadzam się, a nie, że Nike wkurza i mam ochotę wrócić monitor przez okno. Jest różnica. Dobrym ojcem i tak dalej. I jakby ja wychodzę z założenia, że są pewne rzeczy, których nie powinno się mówić od razu, dlatego że później ktoś może wpaść w taką właśnie pychę, o, że dziecko jest jakby niezbyt dobrze traktowane, a wiadomo, że w filmie pokazuje się coś idealnego na temat tego dziecka i wiecie, i chodzi o tą taką iluzję, która mnie też bardzo boli, bo ja wychodzę z założenia, że dobrego rodzica można dopiero określić po właśnie w życiu dorosłym, kiedy to dziecko już jest odchowane i kiedy to dziecko czyni coś. I właśnie tutaj zrobię też osobny filmik o tym na temat właśnie dokładnie Pisma Świętego, które w ogóle tutaj przy sobie mam, bo ostatnio przeczytałam Stary Testament, także bardzo się cieszę. I chodzi o to, że tam... Broni się przed tym nowym. Właśnie jest też napisane, że... Za dużo niezgodności. Czasami lepiej właśnie dopiero oceniać życie kogoś albo bycie rodzicem czy ojcem dopiero pod koniec, bo dopiero później w wieku nastoletnim albo w wieku dorosłym ocenia się dobrego rodzica. Natomiast ja wam powiem, ostatecznie chcę tylko powiedzieć, że mi po prostu smutno jest, że wielu ludzi tego nie dostrzega, że teraz nawet z człowieka robi się rzecz do zarabiania pieniędzy. Jest mi po prostu naprawdę smutno. I tym oto akcentem, moi drodzy, będę kończyć. W ogóle fajnie, że jesteście. Dziękuję wam wszystkim tutaj serdecznie za takie wsparcie w komentarzach. Dziękuję wam za modlitwę. Modlitwa też jest dla mnie bardzo teraz ważna. Potrzebuję takiej modlitwy, bo dużo u mnie się w życiu dzieje.
I w ogóle dziękuję też za jakiekolwiek wsparcie finansowe. Tam macie link do donate'ów w opisie. Także dzięki też bardzo wszystkim za wszystko. Ja też dziękuję, jakby coś. Po prostu fajnie, że jesteście i do zobaczenia następnym razem. I... Już teraz bym nawet nie miał psychy, żeby powiedzieć, czy ktoś może wysłać 100 euro dla testu. Absolutnie. Dajcie mi znać w komentarzach, co wy myślicie o tym właśnie, o tej takiej wszechobecnej modzie na ciążę i na pokazywanie swojego dziecka w mediach. Bo wiecie jednak, jak to robisz w średniu. No jakby Nike urodziła dziecko i pokazała w mediach, to też by był mini Armagedon medialny. No. W każdym razie, moi drodzy, to tyle. Cieszę się, że jesteście i buziaczki. No, buziaczki.